4:36. Przesłuchanie. Nie, żartuję. Nie, jedziemy do pralni, bo zepsuła nam się pralka. Bo musieliśmy oddać do serwisu pralkę, tak więc musimy jechać do pralni publicznej. Pokażę wam tę pralnię. Sorry. Tak więc pralnia jest jakieś 5 minut nawet nie od nas. Tutaj po prawej stronie jest autostrada 80, która ciągnie się aż do Chicago. A w drugą stronę ciągnie się do, ja nie wiem, czy do San Diego, czy chyba nie już, nie pamiętam dokładnie. Fajna ta Honda przed nami. Też masz Hondę, no co? Ale ja mam... Tamta lepsza, młodsza. Nie, tamta jest Accord. Dobrze, że korków nie ma, bo niedziela jest. Bo o tej godzinie zawsze, niepowszednie, to by były korki niesamowite. Bardzo długo byśmy jechały. Trochę kropiło wcześniej. Dobry operator kamerki jest tym Basiu. No, ja powinnam teraz wziąć, wiesz co zrobić. A, ale nie, nie trzeba, bo tu nie ma co zbliżać, mam. A tam jest stacja benzynowa, co Paulina zawsze tankuje taniej. Bo jest najtańsza. Bo to jest nie Chevrolet, tylko... Chevron, mamo. Chevron. To jest Arco. Najtańsza stacja benzynowa i różnica jest naprawdę duża, jeżeli chodzi o ceny benzyny. Za wysokooktanową ja płacę co najmniej 50 centów mniej niż w innych, na innej stacji, tak więc. W tym momencie benzyna jest za 3, około 3, chyba 37 dzisiaj rano płaciłam. 3,37. 3,45 już jest, przepraszam. Ja jeszcze rano płaciłam 3,37. Tutaj już na lewo jest pralnia i ona się nazywa chyba Paradise Laundry, tak mi się wydaje. I też jeżeli ktoś nie ma na przykład czasu albo ochoty jechać gdzieś, bo pranie zajmuje pół godziny i suszenie 40 minut, to za darmo jest internet w każdej pralni. Tak więc możecie sobie tam posiedzieć z laptopem czy z iPadem. Już widzę, że ludzie są, ale miejsce jest dla szefa. Pomka wyłączam już. Mhm. Więc jesteśmy już w pralni. Trafiłyśmy na pralnię, która jest nowa, więc szybko pójdzie pierwsze pranie. Może ja wam pokażę troszeczkę. Tutaj jest taka codzienna restauracja, jeżeli chodzi o śniadanie, Country Oaks Cafe. Tutaj mama mówiła, że bardzo dobre śniadanie robią. Tutaj, ja nie wiem, to chyba jest apteka. Zamknięte. No, gdzie apteka? Tak więc jesteśmy zadowolone, że trafiłyśmy na coś nowego, bo tak za bardzo do starszych nie lubię chodzić, bo też dużo czasu zabiera. Jak widzicie, macie darmowy internet. Są pralki, które bardzo mało proszku potrzebują, w zasadzie płyną do prania, bo są energooszczędne. Tak więc my teraz będziemy uciekać, zamówić coś do jedzenia. I... O, mama mnie śmiga. O, właśnie, pokażę wam jeszcze. Ja nie wiem, czy to jest w Polsce, ponieważ no, nie było mnie troszeczkę w Polsce już czasu. Tutaj są takie tak zwane red boxes, czyli o, tutaj one są, czyli są to po prostu duże takie boksy, miejsca, maszyny, w których możemy wypożyczyć sobie filmy za dolara dziennie. Nie musimy płacić w Blockbusterze 9-8 dolarów, tylko tutaj sobie wybieramy film,
załóżmy ten film, wypożyczamy go i wciskamy checkout i widzicie, jest $1.29 za jeden dzień i tylko płacimy tutaj, nie wiem czy zobaczycie kartę kredytową. Tak, więc my teraz wybierzemy film, oczywiście horror, bo moja mama jest fanką wszelkich filmów. Melodramat. Melodramat. Weźmiemy, tutaj jest jakiś nowy Chained, nigdy nie widziałam tego filmu. Tak więc wsadzimy jego do kosza. Tutaj jest informacja, że film oczywiście jest przeznaczony dla osób powyżej 17 roku życia. Tak więc ten wybierzemy i ja jeszcze wejdę w All Movies na nowości. Oczywiście jest nowy film z Meryl Streep, z moją ulubioną aktorką, tak więc go wezmę dla siebie, bo ja niestety nie lubię oglądać takich niedobrych horrorów i różnych strasznych filmów. I to by było na tyle, bo na jeden wieczór tylko weźmiemy. Na pewno potem się skuszę na ten Step Up Revolution. Tak więc wciskamy checkout, pay i teraz będziemy płacić kartą. Muszę drugą stroną. Okej. I teraz wpisuję swój kod, gdzie mieszkam. Czyli kod pocztowy. Wziąłeś kartę, mama? Autoryzuję moją transakcję, mój e-mail, bo na maila zawsze mi przychodzi potwierdzenie. I tutaj będą wychodziły filmy. Już jest jeden. I teraz czekam na drugi. A tutaj macie wszystkie filmy dostępne. I teraz czekamy na drugi film. Okej. I mamy dwa filmy wypożyczone. Widzicie? A teraz idziemy do auta i może pójdziemy już teraz kupić. Mama mówi, że mam pokazać jego nogi. Może pójdziemy kupić coś do jedzenia teraz. Idziemy do auta. A tak wygląda z tego łuku pralnia. Tam dalej są większe pralki i jeszcze większe pralki. Na 30 funtów i na 60 funtów. Po 3 dolary, po 6 dolarów i po 9 dolarów. I jesteśmy w pralni. Te pralki małe, to są suszarki. 25 centów za 7 minut. Natomiast te wielkie, 25 centów za 5 minut. Ale one są, jak widzicie, ogromne. Tu są pralki mniejsze. Te są $1.25 za pranie. Tutaj macie do 15 funtów pranie jest za $1.25. Jeżeli chcecie użyć ciepłą wodę, to jest $1.75. $1.50, a jeżeli chcecie użyć gorącą wodę, to jest $1.75. A tu są takie specjalne kosze, na które możecie sobie zawiesić coś. Jest łazienka. A tutaj macie miejsce do składania waszych rzeczy i kolejny kosz. Paulinkę się wąsi. A tu ja się wąszę. A tu taki miły akcent. Nasza pralnia nie jest jeszcze dokończona, a już przepraszają za to, że właśnie nie jest skończona podłoga, wiesz mama? Jest napisane, że przepraszają i będą instalować nową podłogę. Coffee time i to zimna kawa, bo ciepłej nie lubię. A włożyłaś ten lód? Nie, bo to już jest zimna ona. Gagam stal w aucie z mamą w niedzielę. Jest włączona? A teraz jedziemy na chińskie jedzenie. To jest chińsko-amerykańskie jedzenie. Bardzo zamerykanizowane są te potrawy. Ale moja mama bardzo lubi pandę, tak więc jedziemy. Jedziemy do pandy. Mama sobie zawsze bierze
ryż na pół z makaronem, z chow mein i fried rice z pikantnym kurczakiem z orzechami i z pierogami. Tutaj. Więc jest tutaj Panda Express i tak jak wam wcześniej mówiłam, to jest takie bardziej zamerykanizowane chińskie jedzenie. Bardzo bystro mi się podoba. I jesteśmy tutaj na placu, gdzie jest drogeria Rite Aid tutaj i apteka. Tutaj jest mała restauracja, chyba hawajska, nie mogę doczytać, bo już jest ciemno. Dalej jest Safeway, czyli sklep spożywczy tutaj. Bardzo drogi sklep, jeżeli chodzi o, jeżeli nie macie na przykład karty członkostwa, to naprawdę czasami się po prostu dwa razy więcej płaci. A tutaj dalej są takie małe sklepy, Mr. Pickle to są sklep z kanapkami, tak jak na przykład Subway, tylko się nazywa Mr. Pickle i po prostu inaczej smakują one. Są gorsze niż Subway. Ja ogólnie nie lubię Subwaya również, ale Mr. Pickle jest jeszcze gorszy. Smoke Shop, czyli papierosy i lufki, fufki, wszystko co tam chcecie, możecie sobie kupić. Dalej jest pizzeria i dalej już po prostu nie widzę co tam jest. Nie widzę dalej, tak więc my idziemy do Panda. Panka ma włączoną. Włączoną, no. O, bałwan. To jest centrum. A zobacz tu, te sami pokaż. Poczekaj. No. To jest centrum dla starszych osób, gdzie mieszkają właśnie starsze osoby takie. Może nie hospicjum, ale taka właśnie pomoc dla starszych osób, które sobie one nie mieszkają. Tak więc nagrywasz się, mam już dalej, nagrywam się ją. No. Więc takie dwie osoby, dwuosobowe, że tak powiem, dwuosobowy obiad w tej chińskiej restauracji kosztuje, może nawet nie restauracji, po prostu to jest miejsce, to nie jest restauracja. Kosztuje z podatkiem, zapłaciłyśmy za dwie osoby $17. Ja muszę, mamo, wyjąć ten muffler z tyłu mojego auta, bo mnie doprowadza do szału to, jak on jest głośny. Przepraszam. Więc za, to są dwa talerze, w których mamy dwie potrawy główne oraz taki side, czyli albo ryż, albo chow mein. I dwie potrawy główne, które możemy sobie wybrać spośród tam iluś i pokażę wam na zdjęciu, bo zrobiłam zdjęcie. Tam są od kurczaków po krewetki, beef, po właśnie... nie widzę, gdzie ja jadę. Po właśnie mięso ze świni. Tak więc pokażę wam później... wołowina, no. Tak, beef. Później wam pokażę dokładnie, co tam jest. Tak więc teraz wracamy do pralni, ponieważ suszenie nastawiłyśmy aż na 40 minut, bo dużą suszarkę miałyśmy. Tak więc jesteśmy znowu na tym samym skrzyżowaniu Riverside. Riverside to jest moja ulica, na której mieszkam, znaczy ona jest Riverside, a kończy się na Auburn, gdzie jest właśnie moja ulica, tak więc widzicie, to jest bardzo, bardzo blisko mnie. Jakbyśmy jechały prosto, to prosto jest bardzo dobry co tydzień, co sobotę i co niedzielę, bardzo dobry jest market meksykański, no nie? Tam przede wszystkim Meksykanie są. Świeże owoce, świeże warzywa. Chyba mięso też jest, mamo? Wszystko tam wszystko jest. Tam dywany, wszystko. Dywany. Coś takiego jak ryneczek. Tak. Taki polski rynek. Natomiast bardzo dobre mają tam owoce i warzywa. Z tym, że tam ogólnie jest drożej. No bo wiadomo, to jest farmer's market. Więc to jest wszystko bez chemii i wszystko jest naturalne, tak więc to jest prosto, więc też blisko od naszego domu, ale bardzo dawno już tam nie byłyśmy, bo no nie mamy czasu, żeby tam nawet wpaść, tak więc znowu jesteśmy w pralni z powrotem na lewo i będziemy odbierać nasze pranie. Tutaj było niestety zderzenie chyba samochodów, bo jest
tak, będzie ciągnąć jeden drugiego, ponieważ się zderzyły. I jesteśmy z powrotem w pralni. Mamuś, no łap te płyty. Okej, widzicie? Trochę musiał się poczekać. Wcześniej wam mówiłam, że walnęły się samochody, więc tak, ten ma cały przód skasowany. Ja nie wiem, czy będzie dobrze widać, bo już jest ciemno. Cały przód ma skasowany, a drugi chyba pojechał, odjechał. Nic się nie stało, więc laweta przyjechała go odebrać. Taka laweta, to zależy jak daleko jedziecie, ale za około 15 km wydaje mi się, że płaciłam $80 i to naprawdę nie było daleko, tak więc całkiem sporo to kosztuje. To jest. Nie wiem, czy widać. Widać. Ale ona spadnie. To jest, słuchajcie, kawa z 7-Eleven, czyli z takiego sklepu, gdzie sprzedają papierosy, coś takiego jak po prostu stacja benzynowa. Słuchajcie, kawa kosztuje ile? $1.49, ale pan nam dał za dolara, bo moja mama jest bardzo ładną kobietą, więc za dolara. Ale słuchajcie, jest lepsza, o wiele lepsza niż Starbucks, który kosztuje ile? $5-6 za większe opakowanie. To jest po prostu zimna, waniliowa kawa. Za dolca, słuchajcie, tak więc jeżeli macie ochotę na dobrą kawę, no, proszę mnie nie nagrywać, bo ja jestem niewychodna dzisiaj. Więc jeżeli macie ochotę na dobrą kawę, to zapraszam do 7-Eleven i to się nazywa Ice Coffee Chillers. Tak więc za dolca, za 3 zł możecie mieć dobrą kawkę.